dziś pokażę wam dwie skale, które już były wcześniej pokazywane, ale nie było to dość dobrze widoczne. Teraz myślę, że będzie dobrze widoczne. Tutaj jest skala do śruby lewej, bo tamta część mocuje się dwoma śrubami, na przykład do korpusu, i tą drugą część, co teraz ma w ręku, można zamontować sobie na śrubę i przekręcamy, na przykład tu jest 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 i 1 mm. Tu od kreseczki do kreseczki mamy 0,05. Tutaj między, może tu łatwiej będzie, tu jest, jak tu jest 0,2, to tutaj będzie 0,1, a tu od kreski do kreski jest 0,05, czyli skala jest bardzo dokładna. Tu możemy sobie tak już później resztę na oko przybierać, po setce, o, przybierać, i skala tu jest do 2,8, czyli do 3 mm. Na pewny obrót tej skali mamy 3 mm. Jeśli założymy do małej szufladki od iMaca, jeśli chcielibyśmy ją założyć do szufladki od, znaczy poprzecznej, do wrzeciona, to ta skala pasuje do śruby o skoku 1,5 mm. I to jest do śruby o gwincie prawym. A teraz zaraz zobaczycie, pokażę wam drugą skalę. Tu jest, gdzie znajdziemy 0. Tu jeszcze niestety nie ma na tej skali kreski, ale tutaj tak samo będzie kreska, co się jakby zerująca, będzie przymocowane do korpusu, i tutaj jest do śruby lewej, bo kręcąc teraz odwrotnie, to powstaje, że tutaj nam się zwiększa. Tu jest 0, 1, 2, 3 i do 4 mm. Także to możemy do szufladki i maka założyć o skoku 4 mm, albo do konika też o skoku 4 mm, a do szufladki poprzecznej o skoku 4 mm. Także, a teraz możecie zobaczyć, zaraz pokażę, gdzie ta jest, ta widoczna różnica. Tutaj jest, jedna jest do skoku, do śruby o lewym, lewo, o skoku 2 lub 4, a druga 1,5-3 o lewym gwincie jedna jest, a druga jest o gwincie prawym. Dziękuję.